Lubię Windows 11 i będę go używał. Cześć, witajcie na kanale Omnitechnika. Zainstalowałeś Windowsa 11? Nie podoba Ci się? Nie działa jakaś aplikacja? Chciałbyś wrócić do Windowsa 10? O tym będzie ten materiał, ale nie tylko, bo pokażę też ostatni sposób na naprawę Windows Defendera niedziałającego. Być może w Twoim przypadku ten ostatni sposób się powiedzie. No cóż, zapraszam do materiału. Dotarłem ostatnio do ostatniego sposobu na bezpieczny upgrade niewspieranego komputera. On de facto sprowadza się do tego, co Wam pokazałem w poprzednim odcinku, tam gdzie podmieniamy wszystkie pliki instalatora, a w zasadzie podmieniamy tak naprawdę jeden plik, tylko install vim. Tutaj jest taki sposób, będziecie mieli link do tej strony, polegający na tym, że podmieniamy tylko jeden plik. Zaraz tutaj znajdę, apprisers. O, tutaj jest ten plik. I teraz tak. Ktoś ten plik zmodyfikował. Tutaj w środku jest spakowany plik. Pobierzmy go. Ten plik sobie można wypakować i przerzucić do instalki Windowsa 11, do katalogu Sources. Polega to na tym, że ten wypakowany plik apprisers.dll wrzucamy do naszej instalek Windowsa 11, jeśli oczywiście mamy zaufanie. Tak, bo nie wiemy tak naprawdę, co tutaj zostało w tym pliku DLL zrobione, co zostało dodane. I taki instalator uruchamiamy standardowo w celu zaktualizowania Windowsa. No zobaczymy, czy to zadziała. Tak naprawdę jeszcze tego nie próbowałem. O, działa, tak? Także... Ponoć tym sposobem się nie wywala, jak się podniesiecie tym sposobem instalkę Windowsa 10 do Windowsa 11, to się Windows Defender nie wywala. Można też spróbować nainstalować w ten sposób 11 na 11 i zobaczyć, czy coś się zmieni, czy nie. Ja teraz tego nie będę już chyba puszczał, bo to nie ma za bardzo sensu. Mi akurat zadziałało w większości przypadków, tak? Także to jest losowo. Ten sposób jest podawany jako bezpieczny. Spróbujcie w ten sposób zrobić. Oczywiście, jeśli macie zaufanie do tego pliku, bo tak naprawdę nie wiemy, co tu w nim się znajduje. Ale widać, że elegancko instalator dalej działa. Dobra, jak zatem wycofać się bezboleśnie do Windowsa 10 z Windowsa 11? No prosto. Pod warunkiem, że nie minęły 10 dni. Klikamy w ustawienia. Pojawia się nam tutaj te okienko ustawień. Znajdujemy odzyskiwanie w systemie. Znajdujemy odzyskiwanie. No i tutaj mamy wróć. U mnie już minęło 10 dni. Ja nie zamierzam akurat wracać, ale jeśli komuś nie minęło 10 dni, no to może nacisnąć wróć i wtedy cały proces będzie podobny do tego uaktualniania, tylko będzie wycofywanie i powinno wrócić wszystko do tego, jak było. Oczywiście dokumenty, jeśli coś zmieniliście w międzyczasie, w ciągu tych 10 dni, dokumenty i dane zostaną, tak? Tylko sam Windows wycofa się do stanu sprzed aktualizacji. I teraz tak, byłoby bez sensu teraz skończyć ten odcinek, więc pokażę Wam sposób na to, jak zrobić, jeśli minęły te 10 dni i macie coś takiego jak tu, tak? Więc zapraszam na dalszą część, dalej pokażę, jak się wycofać w miarę bezboleśnie, to podkreślam, do Windowsa 10. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnej części naszego materiału, czyli jak już Wam się znudził ten 11 albo nie podszedł i minęło 10 dni i chcecie wrócić. Sposób sprowadza się do tego, że po prostu formatujecie, instalujecie na nowo, ale przed formatem należałoby zgrać Wasze dane i to można zrobić za pomocą narzędzia Transvis. Tutaj jest z tej strony forensic.com. Ja Wam zostawię w opisie link do niej. Stąd pobieramy sobie narzędzie Transvis. Widzicie, jest wsparcie dla 11. Klikamy sobie i pobieramy.
Instalujemy. Po instalacji mamy tutaj narzędzie transvis.exe i uruchamiamy je. No i teraz tak, chcę przetransferować dane na nowy komputer. Dlaczego wybieram tę opcję? Dlatego, że jak później sformatujemy ten komputer i zainstalujemy dziesiątkę z powrotem od początku, to będzie to tak naprawdę nowy komputer, więc wybieramy, a ten będzie stary, więc wybieramy tę opcję I want to transfer data to another computer. Wybieramy użytkownika, którego dane byśmy chcieli zgrać. To jest nasz użytkownik, na którym ja teraz pracuję. Klikamy dalej. Wybieramy, do jakiego pliku to ma zostać spakowane. Ja zawsze to sobie zostawiam na C. Nazwa pliku się nadaje tak jak nazwa użytkownika i pakowane jest to zipem. Naciskamy. Dajemy dalej. Można zahasłować to. Ja nie będę hasłował. I w tym momencie leci nam transfer. Co się w tym momencie przetransferuje? Przetransferują się wszystkie ustawienia, które tutaj są. Ja tu mam na przykład, na przykład ten plik będzie przetransferowany, ten pliczek będzie jakiś, tak? Czyli to wszystko, co macie w dokumentach, na pulpicie, ustawienia pulpitu, tapeta, rozmieszczenie ikonek, to wszystko ten program, który tutaj widzicie, zachowa. Te wszystkie rzeczy, o których mówię, są przechowywane na dysku C, w katalogu użytkownicy i w katalogu danego użytkownika, tak? Więc to poleci, ale jeszcze jak sobie tutaj wpiszemy app data, to widzimy jeszcze ustawienia wszelkie, tak? Które tutaj lecą. Jakbym sobie odkrył pliki systemowe, tutaj byłby jeszcze plik z kluczami rejestru dotyczącymi ustawień naszego komputera. I to wszystko zostanie w odpowiedni sposób przygotowane i właśnie zgrane do takiego pliku. Teraz czeka nas instalacja, zgranie tego pliku gdzieś, nie wiem, na jakiegoś pendrive'a albo na jakiś oddzielny dysk, tak, zgrywamy ten plik. On będzie tak duży, ile danych macie w profilu. I oczywiście oprócz profilu możecie sobie zgrać jeszcze jakieś inne dane istotne, które macie na dysku C, tak? Ten plik z tymi danymi sobie gdzieś zapisujemy na boku i instalujemy na czysto Windowsa 10. Jak zainstalować na czysto Windowsa 10? Pokazywałem w innym swoim materiale. Link też zostawiam w opisie. No i cóż, ja zainstaluję za chwilę Windowsa 10 i do Was wrócę z 10 i po tamtej stronie sobie te wszystkie dane przemigrujemy. Dobra, Windows 10 już zainstalowany, plik przerzucony, ten, który żeśmy z danymi, który żeśmy zgrali z Windowsa 11 i uruchamiamy. I teraz tak, mam I have data, I want to transfer to this computer, czyli mam dane, które chcę przenieść na ten komputer, tak? Wybieramy tą opcję drugą, bo to jest nasz nowy komputer i odszukujemy plik z danymi. No i popatrzcie, tu jest już nowa nazwa komputera. Po instalacji możemy zmienić tą nazwę. Nie będziemy tego robić. Wpisujemy nazwę użytkownika, na którą mają te dane wrzucić ten profil, który ma się zintegrować z tamtym. Tak, czyli zostaną połączone te profile. Tutaj tak samo jest user. W moim przypadku u siebie będziecie musieli sprawdzić po prostu tutaj, jaka jest nazwa. Tutaj możemy wybrać, czy ma stworzyć nowy profil dla tych danych, czy ma połączyć, tak? Bo już jesteśmy jako user zalogowani, więc wybieramy, żeby połączył. Ten profil jest praktycznie czysty, więc tu nic nie ma oprócz tego, co tam sobie ściągnęliśmy, więc możemy połączyć. Jeśli jednak by były jakieś pliki, które miały nazwy takie same w profilu, to możemy dać override existing files, więc ja wybieram merge i to sobie leci. Plik jest mały, bo danych jest mało, tak? To jest tylko demo, więc to szybko idzie. Popatrzcie, widzicie? Odświeżymy sobie profil, bo ta tapeta niepoprawnie się załadowała, ale jak widać jest, tak? Pojawia się druga ikonka. Zobaczmy teraz tylko, czy
to, co tutaj miałem wrzucone, to tutaj nazwisko w dokumentach, o tak, jest ten plik, który tam był. Także widzimy, że te elementy i ustawienia przeszły. Jedyne, co trzeba zrobić, to zainstalować na czysto programy. Wszystkie stany gry, jakieś ustawienia programów, ustawienia przeglądarek, to wszystko właśnie zostanie w ten sposób przeniesione. Zróbmy sobie jeszcze tylko restart. No i widzicie, że tapetka jest na tej dziesiątce, taka jaka była na jedenastce. No i tym samym jakby wróciliśmy do Windowsa 10. Oczywiście wymagane są te kroki związane z instalacją wszystkich aplikacji, które mieliśmy. No ale już nie trzeba ich konfigurować, to przynajmniej to. Tak? Jeśli byśmy nie przegapili tych 10 dni, no to mamy wszystko, łącznie z aplikacjami. Zapraszam teraz na krótkie podsumowanie. Dobra, pokazałem Wam w tym materiale, jak spróbować jeszcze kolejnym sposobem naprawić Windows Defendera. Pokazałem Wam, jak cofnąć się do Windowsa 10. No i tak, jeśli nie minęły jeszcze 10 dni, to cała operacja jest bezbolesna. Polega na naciśnięciu jednego przycisku i na odczekaniu odpowiednio długiego czasu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy minęło 10 dni. Bo wtedy trzeba użyć jakichś narzędzi. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, żeby przeinstalować Windowsa, czyli sformatować dysk, zainstalować Windowsa 10. Jak to zrobić? Link macie w opisie. Link do innego mojego materiału macie w opisie. No i cóż, zanim zainstalujecie Windowsa 10, trzeba by było zbackupować jakoś dane. Jak zbackupować dane? No oczywiście można przenosić sobie to ręcznie, za pomocą po prostu przeciągnij, upuść czy czegoś takiego. Ale można użyć takiego narzędzia, które się nazywa TransVis. Jest to narzędzie, które powoduje skopiowanie zawartości profilu na jakiś zewnętrzny nośnik. Możecie na dysk C zapisać, tak jak ja w filmie to zrobiłem. Możecie zapisać bezpośrednio na jakimś dużym pendrive'ie albo zewnętrznym dysku. I później taki plik można zaimportować z powrotem do Windowsa 10 już przeinstalowanego, tak? Dzięki temu zachowacie wszystkie ustawienia profilu. Czyli jeśli ktoś sobie zmienił tapetę, ktoś ma ulubione w Firefoxie czy w Chromie zakładki porobione, ktoś ma hasła pozapisywane w przeglądarce, te wszystkie rzeczy powinny zostać przeniesione na nową instalację systemu. Jedyne, co musicie zrobić, to ręcznie ponownie zainstalować aplikację. Jeśli mieliście Office'a, LibreOffice'a, nie wiem, jakieś inne programy, to musicie te programy zainstalować. Jeśli mieliście jakieś gry, musicie te gry z powrotem zainstalować. Program przywróci Wam zapisane stany, na przykład gier, przywróci Wam zapisane w profilu dane, takie jak dokumenty, pulpit, czy inne tego rodzaju dane. Procedura nie jest jakaś skomplikowana, narzędzie jest dosyć proste. Możecie sobie wypróbować to najpierw na jakichś maszynach wirtualnych. Tak, jeśli ktoś nie lubi Hyper-V, jak ja używam, może zainstalować VirtualBoxa, pogrzebać się w tym. Zawsze to jakiś też aspekt naukowy dochodzi. No i cóż, zapraszam na kolejne odcinki. Zbliżamy się do 2000 subskrypcji, co jest dla mnie niewątpliwie jakimś kolejnym kamieniem milowym. Dziękuję za wszystkie więc subskrypcje. Dziękuję za komentarze, za linki. Podrzucajcie tematy, które można zrobić. Mam nadzieję, że następny odcinek, który się pokaże, będzie taki troszeczkę może świąteczny, troszeczkę domowy, bo zrobimy coś dla domu, tak? Jak już zapowiadałem wcześniej, mam przygotowane, prawie, tak? Już mam wszystko wydrukowane na drukarce 3D. Zobaczymy, jak to pójdzie ze składaniem i z montażem filmu, bo pracy też trochę jest. Chciałbym to zrobić na tyle szybko, żebyście Wy mogli sobie ten projekt jeszcze zdążyć zbudować przed świętami. No cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. To tyle na dziś. Omnitechnika pozdrawia. Cześć.